Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Biologiczne podstawy chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę, przewidzianą w tej części szkolenia. Rasa to grupa zwierząt danego gatunku posiadająca określone, właściwe tylko dla tej grupy, cechy użytkowe, które przekazywane są na potomstwo wskutek dziedziczenia. Często o efektach ekonomicznych prowadzenia chowu i hodowli decyduje odpowiedni dobór zwierząt. Niektóre rasy wykazują bardzo specyficzne ukierunkowanie pod względem produkcyjnym, i wykorzystywanie ich w innym celu nie przyniosłoby większych korzyści. Krowę polską czarno-białą charakteryzuje: dobra wydajność mleczna, prawidłowe zawieszenie wymienia, mocna budowa, dobrze rozwinięta klatka piersiowa, głęboki tułów, wysokie i mocne nogi. Krowy ważą od 650 do 700 kg. I mają około 143 cm wysokości w kłębie. Krowa polska czarno-biała łatwo dostosowuje się do warunków bytowania. Wielka Biała Polska to rasa świń typu mięsnego. Jej przedstawiciele szybko rosną i późno dojrzewają. Mają mocny i długi tułów o szerokim, równym grzybiecie i krzyżu. Ich nogi są mocne, proste, dość wysokie i szeroko rozstawione. Umaszczenie białe, uszy małe i stojące. Wielka Biała Polska cechuje się bardzo dobrą płodnością, mlecznością i nadaje się do chowu wielkostadnego. Wrzosówka polska to rasa owcy o kożuchowej okrywie, która doskonale przystosowuje się do ciężkich warunków bytowania. Jest odporna na choroby, wyróżnia ją wysoka plenność i dobry smak mięsa. Tryki osiągają rozmiary do 55 kg, maciorki do 42 kg. Rogi występują na ogół tylko u tryków. Raseta ma siwą okrywę, a głowę, nogi i ogon czarne. Jagnięta rodzą się czarne, siwieją w wieku około 6 miesięcy. Konik polski ma około 130 cm wysokości, głowę średniej wielkości, o kształcie prostym lub lekko-klinowatym. Konie te charakteryzuje silna szyja, skłonność do stojącej grzywy, prosty grzbiet i mocne kończyny, maść, myszata z pręgowaniem na kończynach i pręga wzdłuż grzbietu. Bulterier jest mocno zbudowany, umięśniony i proporcjonalny. Wyróżnia go wyraźnie opadająca linia kufy, czyli pyska i jajowaty kształt głowy. Jest to pies żywotny i inteligentny. Początkowo przedstawicieli tej rasy utrzymywano jako szczurołapy. Dorosły kot perski waży od 2,5 do 6 kg. Ma krępą budowę ciała, silne kończyny, głowę dużą, masywną i szeroką oraz charakterystyczne wypukłe czoło. Jego policzki są pełne, broda dobrze rozwinięta, a nos mały i szeroki. Ogon, puszysty na całej długości, budzi zachwyt, podobnie jak kolor oczu, niebieski, pomarańczowy lub mieszany. Są to koty spokojne, łagodne, z niewielkim talentem łowczym. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.